Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj sobie porozmawiamy na ten temat, jak odzyskać nasze pieniądze, a również też na prośbę widzów, jak napisać pozew. Zapraszam na odcinek. No, proszę Państwa, generalnie tak jak powiedziałem, dzisiejszy odcinek jest zrobiony na prośbę widzów. Wielu z Was prosiło mnie o to, żebym zrobił taki normalny odcinek, jak się pisze pozew. No i dobrze, no i spełniam akurat Waszą prośbę. No, przy okazji pokażę Wam, jak się pisze pozew w takiej najbardziej pospolitej, prostej też sprawie o zapłatę. Bo są, mamy różne pozwy, więc może nie będę się badał w takie bardziej skomplikowane sprawy, natomiast taki typowy pozew, powiedzmy, nie wiem, z umowy pożyczki, że jakąś pożyczyli się pieniądze, albo właśnie będziemy omawiali pozew w przypadku takiej faktury do zapłaty, jeżeli mamy kontrahenta, dłużnika, który nam po prostu nie zapłacił, jak można odzyskać takie pieniążki. No i proszę Państwa, generalnie tak. No, w pierwszym kolejności, no to jeżeli ktoś nam wisi pieniądze, oczywiście zrobiliśmy jakąś tam usługę, czy dostarczyliśmy towar i nam ten kontrahent nie zapłacił, to takim pierwszym odruchem to jest takie, że wysyłamy mu maila albo dzwonimy i mówimy, proszę nam zapłacić, nie? Albo kiedy nam Pan zapłaci, oczywiście dla celów dowodowych lepiej zawsze, żeby to było na piśmie, albo chociażby w tej formie elektronicznej, drogą mailową, czyli po prostu takie wysyłamy takie upomnienie do zapłaty. No i powiedzmy, że jeżeli nam klient na przykład tego nie zapłacił i co możemy robić, co dalej się robi. No, wielu z Was generalnie by sobie pomyślało o jakiejś takiej windykacji czy wymianach windykacyjnych, no ale powiem Wam też doświadczenia i powiedzmy nawet troszkę mojego, bo nawet ja sam, jak kiedyś byłem jeszcze tym młodym przedsiębiorcą na samym początku działalności, to też miałem jakieś takie, powiedzmy, niepłacone faktury, bo akurat, jak to się mówi, na samym początku miało się jeszcze takie miękkie serce, potem każdy przedsiębiorca dopiero twardnieje na takie kwestie. No i wiecie co, no i powiedzmy tak, sam nawet zleciłem parę takich faktur, no drobniejsze kwoty do firm windykacyjnych, bo po prostu mi się tego nie chciało. No natomiast z perspektywy czasu oceniam to, że no to było jednak stracony czas i chyba bardziej ta firma windykacyjna dawała nacisk na mnie, żebym potwierdzał saldo tych faktur, niż powiedzmy na tego mojego dłużnika, więc no po prostu strata czasu. Poza tym tych pieniędzy wydanych na firmę windykacyjną się nigdy nie odzyska, chyba że płacimy jedynie za rezultat. Ale też proszę Państwa, ile możemy płacić takiej firmie windykacyjnej? Otóż proszę Państwa, jest coś takiego jak tak zwane koszty windykacji w przypadku, powiedzmy, transakcji handlowych, ale to dotyczy się stosunków pomiędzy przedsiębiorcami, czyli jeżeli mamy jakąś umowę, czy po prostu ktoś nam nie zapłacił za ten towar, bo mogła być zwykła umowa ustna czy na zlecenie mailowe, to możemy doliczyć do, powiedzmy, takich naszych kosztów, czyli możemy nawet wystawić fakturę, która opiewa na przykład na równowartość kwoty 40 euro, w przypadku takiej kwoty do 5000 zł, powyżej 5000 zł to jest kwota 70 euro, 5000 do 50000 i 100 euro, gdy równowartość naszej kwoty dochodzonej przekracza 50000 zł. Oczywiście tam przeliczamy to na kurs Narodowego Banku Polskiego na poziomie złotówki, ale takich kosztów możemy również dochodzić. Więc proszę Państwa, jeżeli na przykład zlecamy to firmie windykacyjnej, no to te koszty no, nie powinny właśnie przekraczać takich kwot 40, 70 i odpowiednio 100 euro, bo więcej kosztów tych nie odzyskamy. No chyba, że faktycznie były rzeczywiście uzasadnione poniesienie większych kosztów i są odpowiednio udokumentowane. Jak w większości przypadków to w ogóle to nie wchodzi w grę. Tak mówiąc już wprost, z doświadczenia mówię, że lepiej już, żeby te koszty od razu, żeby taką windykację od razu lecić, powiedzmy, radcy prawnemu, bo przynajmniej po prostu będziemy mieli już poprowadzone sprawy od A do Z, czyli jak na przykład mamy taką no, niezapłaconą, powiedzmy, fakturkę, czyli proszę Państwa, no, na przykład mamy sobie taką niezapłaconą fakturkę, no i chcemy dochodzić, powiedzmy, do jej zwrotu, no to nam od razu ten radca przygotuje i odpowiednie wezwanie do zapłaty i tak dalej, powiedzmy, koszty również tej windykacji, na przykład jeżeli to jest kwota do tych 5000 zł, no to ten radca będzie mógł doliczyć tam do pozwu i plus dodatkowo zgarniemy jeszcze koszty procesu, tak zwany koszt zastępstwa procesowego. Więc no to moim zdaniem to się dużo bardziej opłaca i na pewno to będzie zrobione też dużo bardziej profesjonalnie. No i proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o, powiedzmy, taką windykację. No i też a propos tych kosztów zastępstwa procesowego, poniesionych właśnie tego radcę prawnego, też warto sprawdzić w umowie, czy te koszty trafiają do nas, czy do kancelarii prawnej, bo na przykład są kancelarie, nawet większość kancelarii, które sobie te koszty lubią zatrzymać. Na przykład my w umowach w naszej kancelarii przyjęliśmy taką zasadę, że te koszty zawsze trafiają do klienta
No bo też przyjęliśmy taką zasadę, że jesteśmy fair wobec klienta, więc po prostu te koszty, które on wkłada na ten proces, to w przypadku wygrania procesu w 100% te koszty są mu zwracane od jego przeciwnika procesowego. No ale też to się wiąże z tym, że po prostu przyjęliśmy taką zasadę, że my bardziej stawiamy na relacje z klientem, a nie po to, żeby go oskubać przy jednej sprawie. Jak te co niektórzy robią. Czyli powiedzmy tak, w maksymalnej takiej firmie windykacyjnej, no i w przypadku kwoty do windykacji to 5000 zł, to no nie należy płacić więcej niż 40 euro, bo po prostu tych kosztów no nie odzyskacie. I tyle. No i proszę Państwa, i teraz wracam do tego pozwu. No. Mamy już tą fakturkę i teraz chcemy, doszło do tego, że pomimo tej windykacji, no to jednak ten klient nam nie zapłacił. No proszę Państwa, jak to wygląda? No i mamy taki, powiedzmy sobie, pozew. Taki, o. Kiedyś możecie kojarzyć, że były na takie formularze, tak zwane formularze pozwów, on się teraz odchodzi, ale nadal z nich można korzystać, no bo w zasadzie tutaj wszystko jest. Jeżeli ktoś pisze pozew po raz pierwszy i tak dalej, no to ma wszystko wytłumaczone, co tam ma robić, natomiast dla mnie one są bardzo niewygodne, ja już mam też te swoje wzorki, te swoje przyzwyczajenia i takie formularze po prostu ja wypełniać no nienawidzę, ale powiedzmy sobie taki, na przykład mamy tutaj ten mój pozew, który mamy sobie akurat, przygotowałem tutaj taki wzorek i oczywiście z czego powinien się pozew ten składać? No, mamy datę, to wiadomo, powiedzmy tutaj na miejscowość, czyli ten sąd, nie? Do którego składamy i w przypadku powiedzmy takich kwot do 75 tysięcy złotych, to mamy sąd oczywiście rejonowy, powyżej tu już jest sąd okręgowy. Właściwość sądu, gdzie składamy taki pozew? No najczęściej to będzie sąd wedle miejsca zamieszkania albo wobec siedziby tego naszego, powiedzmy, pozwanego, gdzie tutaj mamy. No czasami również na przykład umowa może wskazać na właściwość takiego sądu, do którego należy składać pozew, ewentualnie mamy jakieś inne takie rzeczy, może o nich nie będę tłumaczyć. No ale tutaj też, proszę Państwa, co się zmieniło takiego nowego, fajnego w 2019 roku? Otóż w przypadku przedsiębiorców powróciły postępowania gospodarcze. Nadal były te wydziały gospodarcze, ale sądy gospodarcze jako tako i takie postępowanie gospodarcze to przez wiele lat one były wyrzucone z procedury cywilnej, one teraz dopiero powróciły. No ma to nieco przyspieszyć postępowanie, ale też to się wiąże z dużo większym takim formalizmem i rygorem procesowym, więc tutaj jednak warto, żeby jednak przedsiębiorcy się przepraszali tutaj ze swoimi prawnikami, bo tych spraw im księgowa już no nie ogarnie, a błędy ewentualne już mogą sporo kosztować. I dalej idziemy do oznaczenia sobie stron, czyli tutaj mamy tego naszego powoda, oczywiście sobie dane sobie tak wymyśliłem, czyli mamy tutaj tak pana na przykład Jana Kowalskiego, który prowadzi działalność gospodarczą, taką i taką, jego adres. Koniecznie powiedzmy tutaj w pozwie musimy wskazać na nasze oznaczenie imię i nazwisko tego naszego powoda. Również tutaj jak kierujemy do wydziału gospodarczego, czyli te sprawy między przedsiębiorcami, od razu wskazujemy, że to jest na przykład ten wydział gospodarczy. Oczywiście nie jest to wymagane, bo sąd i tak to przydzieli, do którego to wydziału musi trafić, natomiast to na pewno tą przyspieszy, powiedzmy, wstępnie tą obróbkę pozwu. Oczywiście, jeżeli na przykład to jest zwykła taka sprawa cywilna, czyli na przykład komuś pożyczyliśmy pieniądze i on nam nie oddał, no to wtedy to będzie zwykły wydział cywilny, ale wskazujemy oczywiście nasz adres zamieszkania tego powoda. No i plus dodatkowo koniecznie trzeba wskazać jego numer PESEL, w przypadku jeżeli to jest taka zwykła osoba fizyczna, w przypadku przedsiębiorców numer NIP. Dodatkowo jest też taki wymóg, żeby jednak wskazywać również ten swój adres mailowy, czyli adres kontaktowy, zwłaszcza teraz, kiedy większość rozpraw sądowych jest przeprowadzanych zdalnie, online. Poza tym ten adres mailowy będzie służył sądowi do kontaktów z nami, więc jeżeli zamiast wysłać list polecony, jeżeli będzie coś pilne, koniecznego, no to sąd po prostu wyśle nam maila, jeżeli na przykład powiadomi nas o odwołaniu rozprawy. Można nam wskazać swój numer telefonu, bo tam sekretariaty zawsze dzwonią wtedy, jeżeli coś się tam dzieje i na przykład możemy się dowiedzieć na przykład dzień przed rozprawą albo w dniu rozprawy, że na przykład sędzia jest chory i rozprawa jest odwołana, to wtedy sekretariat zawsze do nas sobie zadzwoni. No akurat w kancelariach to jest praktykowane, że jednak powiedzmy w tej stopce gdzieś ten numer telefonu i ten adres mailowy zawsze był, więc należy go wpisywać. No i proszę Państwa, no i oczywiście, jeżeli powiedzmy ktoś jest reprezentowany przez tutaj rację prawną czy adwokata, to tutaj są jego dane wpisane, więc korespondencja będzie dalej kierowana do tego naszego pełnomocnika, który prowadził już nam tą sprawę. Natomiast dalej przechodzimy do wskazania pozwanego. A w przypadku pozwanego to wystarczy tak naprawdę jego imię, nazwisko i adres zamieszkania, bądź powiedzmy jego siedzibę w przypadku, gdy to jest na przykład spółka, gdy mamy do czynienia z osobą prawną. Wskazać na przykład jego
numer PESEL, jeżeli go dysponujemy tym, bo to na przykład przyspieszy nam znacznie to postępowanie. No i proszę Państwa, dalej co jest wymagane w takim wskazaniu pozwu, tak zwana wartość przedmiotu sporu. Ją wskazujemy zarówno w formie liczby, jak i wartości słownej. I tutaj też uwaga taka jedna rzecz, że zawsze tą wartość przedmiotu sporu, ten nasz zwany, tak zwany WPS, to zaokrąglamy do pełnych złotych w górę. Więc nie jest tak jak w matematyce. Czyli na przykład jak mieliśmy, tutaj będziemy dochodzili kwoty 2333 zł i tam 34 groszy, to naszą wartością przedmiotu sporu to będzie pełna kwota 2034 złote, czyli zaokrągliliśmy do pełnej wartości w górę. No i tutaj dałem takie oznaczenie, pozew, tutaj dałem o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Tutaj oczywiście tego wpisywać nie trzeba, ale to jest już takie z mojej strony wskazuje sądowi, do jakiego postępowania kieruje ten pozew, żeby to nieco przyspieszyło tą sprawę. I proszę Państwa, i dajemy to sobie tak. Dalej, w tym naszym petitum pozwu uzasadnieniu nasze wnioski, czyli kwotę, o którą na przykład sobie tutaj dążymy. Czyli tutaj ja wskazałem, że w imieniu własnym wnoszę o zasądzenie na rzecz powoda od tego naszego pozwanego, tej kwoty, której dochodzimy, 2033,84 zł wraz z odsetkami tam za opóźnienie od dnia 6 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty. Powiedzmy tutaj, ostatnim terminem płatności był dzień 5 czerwiec, więc od 6 czerwca możemy już normalnie się domagać odsetek. Ale tutaj mamy też dodatkową, proszę Państwa, kwotę. Doliczyliśmy do tego pozwu. Tą kwotę 40 euro, tym kosztem windykacji, czyli to na przykład to, co nasz radca prawny wysłał wezwanie do zapłaty, to już możemy to również doliczyć, bo to są również te koszty, które ponieśliśmy. Oczywiście ta kwota 40 euro jest już przeliczona na złotówki, czyli to w złotówkach byłoby 181 zł 68 groszy. Wskazujemy oczywiście sądowi, że to wchodzi generalnie o tą kwotę, o której mowa w artykule 10 ustęp 1 punkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Tą kwotę oczywiście doobliczamy do wartości przedmiotu sporu. I też dlaczego jest podana ta wartość przedmiotu sporu? Przede wszystkim, jaką już tu już mamy, bo ten pozew trzeba opłacić, czyli tak wnieść opłatę sądową, innymi słowy. Opłata sądowa zawsze kiedyś była wyliczana na 5% od tej wartości przedmiotu sporu naszego, czyli w tej sprawie to byłoby jakieś dosłownie 100 parę złotych. Aktualnie te 5% to jest jedynie w przypadkach spraw, których wartość przedmiotu sporu jest powyżej 20 tysięcy złotych. Wcześniej mamy już poniżej tej kwoty, jest opłata stała od pozwu, ale to wiecie, to są takie groszowe sprawy, że nawet lepiej, żebyście się na przykład nie pomylili w przypadku tej opłaty. Jak to się mówi, zawsze lepiej złożyć, wpłacić do sądu więcej niż mniej. Oczywiście, jeżeli ktoś jest zainteresowany dokładną opłatą, to ja w opisie filmiku tam stawiam te widełki. Natomiast jeżeli zapłacicie więcej, to sąd Wam tą opłatę i tak zwróci od razu, więc no tutaj moim zdaniem to nawet lepiej, jak sobie zakodujecie, że opłata od pozwu to jest te 5% wartości przedmiotu sporu. Że ta opłata sądowa, opłata od pozwu to jest te 5% od tego naszego WPS-u tak zwanego. I ostatni, trzeci wniosek, czyli też wnosimy o zasądzenie kosztów sądowych, czyli tej opłaty, którą wykładamy, ale na przykład skoro mamy dodatkowo tego radcę prawnego czy adwokata, to możemy dodatkowo żądać również kosztów procesu, czyli tych kosztów zastępstwa procesowego. I tutaj wedle norm przepisanych, albo, czyli zgodnie z rozporządzeniem, albo zgodnie z załączoną umową, bo to jest akurat ważne, bo jeżeli mamy wedle norm przepisanych, to sąd najczęściej da nam tą kwotę minimalną, no czasami zawsze można będzie ją podwyższyć, zgodnie na szczególny akord pełnomocnika, natomiast zawsze lepiej, jeżeli mamy podpisaną wcześniej umowę, to wtedy to po prostu możemy zgodnie z tą umową dochodzić, o ile oczywiście to się mieści w granicach sześciokrotności stawki określonej w rozporządzeniu. No i proszę Państwa, dodatkowo taki wymóg w takim pozwie, to musimy zawrzeć informację tutaj, no i proszę Państwa, też dodatkowo taki wymóg w tej pozwie, musimy zawrzeć informację, czy strony dochodziły wcześniej jakiegoś polubownego rozwiązania sporu, czy strony prowadziły jakieś rozmowy ugodowe, czy chciały to rozumieć pod sądem. To jest akurat wymóg strony sądu, jest od kilku lat, ale wystarczy takie ogólne stwierdzenie, takie sztampowe, nawet to składamy do pozwu, że oświadczam, że powód wielokrotnie podejmował próby porozumienia z pozwanym,
i skłonienia go do dobrowolnej zapłaty. Jednakże te próby nie przyniosły żadnego skutku. W tym stanie rzeczy pozew jest zasadny i konieczny. Więc no tutaj mamy takie krótkie uzasadnienie i to sądowi wystarczy. No, można oczywiście wskazać tam, że powód wielokrotnie tam dzwonił do powodu albo wysłał wezwanie do zapłaty, jednak pozwany nie zapłacił, to również to będzie ok, nie? Po prostu wskazać, czy strony próbowały się jakoś dogadać. No, natomiast, no, proszę Państwa, wiadomo, że jeżeli ktoś już kieruje sprawy do sądu, to znaczy, że się no, nie dogadał, więc to jest konieczne. No i proszę Państwa, te i takie dodatkowe wnioski, czyli na przykład tutaj mamy wydanie nakazu, takie dodatkowe wnioski, o którym powiedzmy sobie wnosimy i tutaj sobie na przykład ja dałem wydanie nakazu postępowania tym upominawczym, bo sprawa dotyczy roszczenia pieniężnego, dochodzimy powiedzmy zapłaty z umowy. Można było również wskazać na postępowanie uproszczone, bo to akurat była kwota do 20 tysięcy złotych, wtedy mamy mniejszą opłatę sądową. I dalej rozpoznania spraw także pod nieobecność powoda. I trzeci wniosek, przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pozwu na okoliczności wskazane np. w treści niniejszego pozwu. Oczywiście można to konkretnie uzasadnić już w tych punktach w petitum, natomiast co niektórzy to robią w uzasadnieniu, że po prostu sąd też ma dowód i ładnie rozpisany jaką okoliczność, bo i tak trzeba będzie to tego rozpisywać. No, proszę Państwa, i pozew też powinien mieć uzasadnienie, czyli opis, krótką taką historię, uzasadnienie, dlaczego dochodzimy tego, powiedzmy, tej zapłaty, tej kwoty. I na przykład tutaj mamy, że pozwany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamówił od powoda usługę polegającą na tym i na tym. Usługi zostały na przykład wykonane i zaakceptowane przez pozwanego. W związku z czym powód wystawił fakturę VAT o takim takim numerze na tą kwotę i z terminem płatności. Dodatkowo oczywiście tutaj w związku z tym, że nie było żadnej umowy, gdyby była umowa oczywiście ją załączamy, bo tutaj jest dodatkowo wzmacnia naszą argumentację, ale dowodem to mogą być wszystko, co ma znaczenie do rozstrzygnięcia niższego sprawy, czyli zeznania świadków, ale również także na przykład wiadomości elektroniczne, wiadomości mailowe. I takie wiadomości mailowe to najczęściej są właśnie załączane do takich pozwów, czyli po prostu na przykład mamy takiego maila do pozwanego, mówimy mu zapłać, on ok, zapłacę w przyszłym tygodniu, czyli tutaj mamy dowód tego, że pozwany zaakceptował tą fakturę. Kiedyś takim praktyką na tych fakturach chociażby było to, że był podpisywany przez pozwanego, przez tego naszego kontrahenta. Ale to nie jest wymagane tak naprawdę już na początku. To jest pewne ułatwienie, no na pewno, że moglibyśmy domagać się na przykład w tym momencie wydania takiego nakazu zapłaty pozwanego nakazowym. Czyli tak naprawdę już byśmy mogli od razu z tym pójść do komornika. Ale to jest, że tak powiedzmy, to nie jest wymagane faktura, nie musi być ani podpisywana przez tutaj wystawcę faktury, ani musi być podpisana przez tego naszego kontrahenta. Faktura to jest jedynie dowód taki księgowy, że ten, nawet gdyby nie było tej faktury, to można by również było dochodzić zapłaty. Ale proszę Państwa, ale też taka praktyka, ale też taka uwaga na przyszłość, że opłaca się dawać takie faktury, nie wstawiać faktury VAT-owskiej, tylko na przykład dochodzić zapłatę na podstawie faktur pro forma, bo w przypadku wystawienia faktury tej VAT-owskiej, jeżeli jesteście VAT-owcami, no to wiadomo, to już mam podatek VAT, a zapłaty nie mamy. A w przypadku takiego zwykłego dokumentu pro forma, to płatność następuje na podstawie tej pro formy, to i dopiero wystawiam fakturę końcową w momencie zapłaty. To jest też taka cenna uwaga, żeby na przykład w umowach wskazywać swoich, że płatność następuje na podstawie tej faktury pro forma, na podstawie tego dokumentu pro forma i wtedy na przykład sobie omijamy koszty. W przypadku takich dużych usług to jest dosyć duże. Dodatkowo co może być w wnioskach? No chociażby z tego materiału, o którym Wam mówiłem, wniosek o zabezpieczenie powództwa, czyli na przykład zajęcie rachunków bankowych tego naszego dłużnika, czyli jak już będzie ten trwał nasz ten proces sądowy, no to w międzyczasie komornik będzie mógł zająć rachunki bankowe i te po prostu te już pieniążki będą na nas czekały, że po prostu będziemy czekali jedynie na ten wyrok końcowy, więc nawet jak tutaj pozwany by nam ten nasz dłużnik podjął jakąś obronę, to już tak komornik to ściągnie, więc będziemy bardziej, że tak powiedzmy, spokojni. No i dodatkowo oczywiście też a propos tego postępowania gospodarczego, co jest też takie istotne dla tego, co mówiłem, no już tutaj w pozwie musimy dać wszelkie dowody, wszelkie twierdzenia i okoliczności na poparcie tych naszych twierdzeń. Z tego troszkę odeszliśmy, bo sąd mógł zawsze później dopuścić możliwość dopuszczenia dowodów, natomiast to w postępowaniu gospodarczym w przypadku przedsiębiorców to powróciło, więc tutaj warto też na to uważać. Ale też jest coś takiego ciekawego, że na przykład teraz od 2019 roku przedsiębiorcy
mogą zawierać w umowach, które zawierają z kontrahentami, również tak zwaną umowę dowodową, czyli takie na przykład odpowiednie postanowienie, odpowiedni paragraf, że na przykład w sporach ewentualnych pomiędzy tymi przedsiębiorcami rezygnuje się, powiedzmy, na przykład z dowodów, zeznań, świadków. Tak, proszę Państwa, możemy z tego zrezygnować i na tej podstawie to po prostu sobie bardzo przyspieszymy postępowanie, bo w tym momencie już mamy jedynie tylko ten proces na dokumentach, bo na przykład świadkowie bardzo potrafili nam wydłużyć to postępowanie, a teraz możemy z tego w ogóle zrezygnować od 2019 roku. Tylko że oczywiście ta umowa dowodowa musi być zawarta pomiędzy jednym przedsiębiorcą a drugim. Nie może być zawarta pomiędzy konsumentami. No i proszę Państwa, oczywiście pozew podpisujemy, to jest również najważniejsze, to jest brak formalny, tam wymieniamy te wszystkie załączniki, te dowody. No i proszę Państwa, i taki pozew drukujemy w 3 egzemplarzach wraz z załącznikami. I jeden egzemplarz będzie właśnie dla sądu, żeby mógł to rozpatrzyć. Drugi egzemplarz będzie dla tego naszego pozwanego. Oczywiście, jeżeli mamy więcej pozwanych, to więcej egzemplarzy. A trzeci egzemplarz będzie dla nas, żebyśmy wiedzieli, co napisaliśmy w tym pozwie. I to, proszę Państwa, akurat to jest dosyć istotne, bo niejednokrotnie się zdarza, że na przykład to, co sobie zapisujemy na dysku, potrafi zostać skasowane albo nadpisane. A tak jak już mamy wydrukowane to i w formie akta, no to przynajmniej tą formę papierową nam zostaje i mówię Wam z doświadczenia, również ta forma papierowa czasami potrafi uratować, bo mi się raz tak zdarzyło, że twardy dysk w laptopie został uszkodzony, no ja na szczęście wtedy korzystałem i z kopii zarówno elektronicznej, miałem to w chmurze i również akta w formie papierowej, więc to mnie akurat wtedy uratowało. No natomiast gdyby była jedynie taka forma elektroniczna, no to wiadomo, no już byłby problem. To musiałbym wtedy iść do sądu i przeglądać akta i sobie zrobić fotokopię własnego pozwu, który tam złożyłem, bo nie wiedziałbym, co tam było konkretnie napisane. I w zasadzie to jest tyle. Tutaj będziemy czekali na wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, więc powiedzmy, to nie jest od razu skierowanie na taką rozprawę. Sąd po prostu po zapoznaniu się z tymi naszymi dowodami to wyda pewnie nakaz zapłaty, w którym to nakazie sąd będzie kazał pozwanemu zapłacić tą kwotę, której wskazaliśmy tutaj w pozwie wraz z tymi kosztami procesu, które ponieśliśmy i kosztami do tego naszego pełnomocnika w tym terminie 2 tygodni, albo pozwany będzie musiał wnieść sprzeciw do sądu i wtedy sprawa trafi już na normalną rozprawę. No i proszę Państwa, i to jest akurat dosyć wygodne, albo w ciągu tych 2 tygodni, jak ten pozwany zobaczy, to nam zapłaci tą kwotę. Jeżeli na przykład nie zapłaci w ciągu tych 2 tygodni, bo przegapi termin, no to trudno. Sąd również to niestety wtedy poleci mu ten termin i będziemy mogli na przykład wnieść potem klauzulę wykonalności i już do komornika z tym dochodzić, albo po prostu czekamy normalną rozprawę i wydanie wyroku w sądzie. No i proszę Państwa, i w zasadzie powiedzmy tak w skrócie, jak się pisze pozew, no to jest tyle. Była taka najprostsza sprawa, powiedzmy, o zapłatę, gdzie tyle na ten temat. Nie wiem, powiedzcie, czy chcielibyście na przykład dowiedzieć się więcej na temat jego postępowania sądowego, na temat procedury sądowej, jak wyglądają te rozprawy, albo jak na przykład, jak mówiliśmy tutaj o pozwie i o nakazie zapłaty, jak na przykład złożyć sprzeciw od takiego nakazu zapłaty, jak to wygląda, no to też również tutaj na kanale możemy Wam tak w skrócie to opowiedzieć. No i tyle. Pozdrawiam.